Grając w tego Minecrafta poczujesz się jak na haju. Nowy Ryzen niszczy konkurencję. Cyberpunk trafi na MacBooki. Cześć, ja jestem Ziemniak, a to wasze technologiczne podsumowanie tygodnia. Dawno mnie nie było, bo było PGA, potem się rozchorowałem. A na miejscu zaprezentowaliśmy nasze nowe klawiatury. Autopromocja. W tym model Onionite, który już trafił do przedsprzedaży. I ta klawiatura oferuje znacznie więcej niż konkurencja. Cała metalowa, smarowane switche i stabilizatory, wyciszona w środku, z dodatkowo wyciszoną spacją, hot swapem czy z gasket mountem, którego na próżno szukać w innych tanich klawiaturach. To taki pierwszy news. Otóż youtuberzy nie mogli zmienić rynku negatywnymi recenzjami, więc stworzyliśmy taki produkt, który teraz zmusi innych producentów, żeby spróbowali dojść do tego poziomu. Dostawałem pytania. Dlaczego tak tanio? Bo chciałem stworzyć najlepszą klawiaturę gamingową i rozbić rynek. Gaming wcale nie musi być przepłacony. Sami zobaczycie, bo to nie tylko jeden, ale wszystkie cztery już dostępne w sklepach modele roześlemy do wielu niezależnych youtuberów i redakcji, żebyście sami zobaczyli, że ta klawiatura jest najlepsza w swojej cenie. Żeby nie było, warto się pośpieszyć, bo mamy ograniczoną ilość sztuk. Linki na dole w opisie. Duma da się nawet odpalić na teście ciążowym, ale nie tylko. Da się to zrobić na traktorze Johna Deere'a, czy na touchpadzie od MacBooka. Ostatnio wam mówiłem o nowym budziku od Nintendo i ciężko w to uwierzyć, ale on też się nie uchował. Użytkownik Gary na swoim kanale pokazał, że to możliwe grać na inteligentnym budziku i co więcej, nie trzeba modyfikować sprzętowo alarmu. Zresztą mnie to nie dziwi, jak jednej studentce udało się zagrać w Duma na bakterii. Przyznajcie, kto z was przeszedł całego Duma? A ty przeszedłeś? A i tutaj pomyślałem, na Game Boyu Advance Duma 2 przeszedłem, ale jedynki nigdy. Technicznie to było na wyświetlaczu z bakterii E. coli i wyrenderowanie jednej kratki zajmowało jakieś 9,5 godziny, czyli żeby przejść całą grę, trzeba by było poczekać 600 lat. A teraz pomyślcie, ile jedna akcja Nvidia byłaby warta po takim czasie. Bo jakbyście zainwestowali 1000 zł w Nvidia w 1999 roku, to patrząc na wykres, mielibyście ogromną ilość pieniędzy. W ostatnim czasie według danych LSEG firma Nvidia zdetronizowała Apple, stając się najcenniejszą firmą na świecie. Co prawda tylko na chwilę i to jest taka ciekawostka, największy wpływ na to zapewne miało AI, ale ciekaw jestem, co się stanie, jak będzie premiera RTX-ów z serii 450. Myślisz, że 59 będzie kosztować 15 tysięcy złotych? Myślę, że może. Ale na pewno tańsze będą nowe ramy od Corsera, którymi się ostatnio pochwalili. Osiągnęli 10 tysięcy megatransferów na sekundę, tylko jest jeden haczyk. W trybie Gear 4, który niekoniecznie nadaje się do grania czy do pracy. Ale haczyka za to nie ma w nowej lampce Harlow Sol 5, bo wszystko trzyma się na magnes. Ja wiem, że pomysł akcesorium łapiącego się na MagSafe nie jest nowy, ale stwierdziłem, że wam ją pokażę, bo jest bardzo ładna i wydaje się być przemyślana. Mimo wszystko jest dość droga. Chciałbym taką mieć, jak nagrywałem vlogi iPhone'em. Może to jest dobry pomysł, żeby wrócić do nagrywania na Grajdołek. Ale na pewno nie Robloxa. Pod naciskiem mediów i kolejnych kontrowersji Roblox wprowadza nowy typ konta, gdzie rodzice będą mogli zarządzać tym, co robią ich dzieci na platformie. Mam jakieś ciarki, jak myślę o Robloxie. Te postacie z uśmiechami, bez mimiki, które spoglądają na ciebie i mam wrażenie, że z tego komputera próbują wyssać ze mnie duszę. A jeszcze dziwniejsze jest dla mnie to, że nigdy w Robloxa nie grałem. Ale za to w Robloxa mógłby zagrać nowy robot od Boston Dynamics. Pamiętam, jak zaczynali od piesków, a teraz możecie zobaczyć w pełni autonomiczną jednostkę, która coś segreguje na półkach. Nowy Atlas jest w stanie wykonywać przydzielone zadania w czasie rzeczywistym, a co więcej reagować na zmieniające się warunki. W pewnym momencie robot napotkał opór przy wkładaniu i zareagował, żeby finalnie coś, co trzymał, wstawić pod innym kątem. Żadnych oporów jednak nie napotykają Redzi z Cyberpunkiem, ale o co chodzi? Wyszły nowe Maki z procesorami M4 i taki Mac Mini aż kusi swoją wydajnością w cenie, w jakiej jest oferowany. Ostatnimi czasy dużo więcej pracuje tylko i wyłącznie na Macu i coraz bardziej ten system mi się podoba. I jak oglądaliście zapowiedź nowych procesorów M4, to pojawił się tam polski akcent z tym, że Cyberpunk 2077 pojawi się na komputerach z Apple Silicon. Co więcej, mówili o path tracingu i o frame generation, więc jestem ciekaw, jak to zaimplementują. A myślisz, że Pago zaimplementował już nowy procesor? Oj, myślę, że tak. Bo Ryzen 9800X3D okazuje się być aktualnie najwydajniejszym procesorem do gier. Jak Pago zobaczy wyniki Hardware Unbox w CS-ie, to myślę, że jak jeszcze nie pobiegł, to szybko pobiegnie do sklepu. Dużo już jest recenzji, ale tak w podsumowaniu, w porównaniu do 7800X3D czy nowego Intela 285K, no to teraz się sam zastanawiam, czy nie zmienić swojego kompa. Ja mam 3950X. Leciwa już konstrukcja. Ale stabilna. Nie to co Intel. Już w nowych nie ma chyba problemów, nie? Nie wiem. Ale mój ma. Nie wiem, czy teraz pozwu zbiorowego nie robią w Ameryce. To jest taki najwyższy stopień pozwu, bo to wiesz, lud się zbiera i leci w firmę. Tam będzie... No idę się podpisać. Szkoda tylko, że obecnie nie da się kupić tego procesora, ale ponoć ma być niebawem większa dostawa, więc pozostaje czekać. Tak jak na nową klawiaturę Onionite. To jest kolekcjonerski keycap z cebulką, dlatego też mam cebulkę na sobie. Czy ktoś wie, o co chodzi, dlaczego tu jest akurat cebulka, a nie nic innego? To zdecydowanie lepszy zakup niż nowe etui
od firmy AstroPad, która zrobiła case'a za $50, który da Ci wygodę trzymania e-book readera bez tych plusów, jakie oferuje czytnik, czyli ekran nie zamieni się w e-inka. Dla mnie nie problemem jest trzymać telefon, żeby coś czytać, tylko właśnie problemem jest sam ekran. Wbudowany uchwyt MagSafe i NFC, na którym można odpalić skrót odpalania ulubionej aplikacji do czytania. To może być dobre albo totalnie bezsensowne. Jest tutaj ciekaw, co Wy macie do powiedzenia. To jest 200 zł, stary. Za uchwyt. Z plastiku. Jestem też ciekaw Waszego zdania na temat tego, co Red Herring 32 zrobił. Otóż przenośnego Xboxa, którego opakował w handhelda. Mamy tam prawdziwą płytę główną z prawdziwego Xboxa. Jest 9-calowy ekran 480p, 100-watowe ładowanie i pracuje teraz nad dodaniem Wi-Fi 6. Za to fani Windowsa 7 i 8 muszą pomyśleć nad update'em, jeżeli chcą dalej korzystać ze Steama, bo najnowsza wersja już się do tych systemów nie aktualizuje. Za to dodają Steam Game Recording. Trochę idąc w stronę Nvidia i AMD, Steam dodaje natywne nagrywanie w aplikacji, co łatwiej pozwoli zachować ciekawe momenty z gier. Jak już ktoś miał betę, jak na przykład Mati, to już od kilku miesięcy mógł korzystać z tej funkcjonalności, natomiast do ogółu wejdzie niebawem. Weszła. No. Tak jak oficjalnie, czysto teoretycznie, wcale nie trzeba mieć Minecrafta, żeby pograć w Minecrafta. Sora od OpenAI pozwala generować mega realistyczne wideo z tekstu, co zawojowało światem i zadziwiło wszystkich. Natomiast Oasis ma nieco inne podejście. Otóż generuje wideo klatka po klatce i pozwala użytkownikom kontrolować generację za pomocą danych wejściowych. Co to oznacza? Mamy okienko z Minecraftem, który jest wygenerowaną klatką wideo, a my wciskając klawisze możemy się w nim poruszać. Nie w grze, tylko w wygenerowanym wideo, które rozumie, jak Minecraft się zachowuje. Więc możemy na przykład wykopać dziurę. Problem jest jednak taki, że jak ten model rozumie, co się dzieje w grze, tak ten świat nie jest naszym wygenerowanym światem. Więc jak się tylko obrócimy, to nagle to, co było przed nami, już tego nie ma, tylko jest zupełnie co innego, bo model wygenerował coś zupełnie innego. Co prowadzi do dość dziwnych sytuacji. Mamy najśmieszniejszą sytuację. Idę, wszedłem do wody, płynę w wodzie i myślę, przecież nie wypłynę. Odwróciłem się, byłem poza wodą, patrzę się w drugą stronę, jestem na skałach, nagle się odwracam i z jaskini, nie mogłem wejść do jaskini. Pomyśl, co by się stało, gdyby człowiek wszedł do lawy albo do portalu w Endzie. Trzeba spróbować dojść do portalu. Myślę, że w 5 minut się nie uda znaleźć portalu. Ale pomyślcie, że obecnie więcej niż 70% ruchu w całym internecie to ruch wygenerowany przez oglądanie wideo albo strumieniowanie wideo. A w ciągu dekady może się okazać, że zastąpi to ruch z kontentu tworzonego przez AI. Skoro teraz model jest w stanie się uczyć i reprezentować fizyczne światy w świecie gry, to pomyślcie, jaką to drogę otwiera do zupełnie innej kategorii interaktywnych filmów albo interaktywnego kontentu. Dziś wygląda to może niezbyt apetycznie, ale pomyślcie, że wczoraj to jeszcze nie było możliwe. Co będzie jutro? Jestem mega ciekaw tego, jak ta technologia się rozwinie, bo jak miałem okazję pograć w tego Minecrafta, to byłem zdziwiony, jak to działa, jak to wygląda. Nie było to zbyt takie, wiecie, no niezbyt grywalne, ale że to działa i że to istnieje, to jest takie wow, a zarazem przerażające. Myślę, że newsy jednak powinny być w niedzielę, bo często dużo rzeczy dzieje się w piątek. A jest poniedziałek, bo na koniec weekendu. Pamiętajcie o Onionite. Linki w opisie. Autopromocja. No i żeby nie przedłużać, to ja myślę, że koniec tego odcinka. Cześć!